Kiedy myślimy o tym, jak mieszkali przedstawiciele dawnej szlachty, na myśl przychodzą nam zazwyczaj charakterystyczne dworki otoczone brzozowymi zagajnikami. Rzeczywiście wielu średnio zamożnych panów braci mogło żyć w ten sposób. Jednak nie wszyscy. Inni, ci bogatsi, zazwyczaj kupowali, budowali lub dziedziczyli wystawne pałace i zamki. Nie inaczej było w przypadku sierakowskiej linii rodu Opalińskich, przy których dawnym domu właśnie się znajduje. W 1591 roku zamek ten, a wraz z nim całe miasto Sieraków i wiele okolicznych wsi, odkupił od rodu Rokossowskich Jan Zbnina Opaliński. Krótko po przejęciu budynku rozpoczęto jego gruntowną przebudowę, którą na progu XVII wieku kontynuował syn Jana, Piotr. Nowi właściciele dostosowywali zamek do swoich potrzeb, jednocześnie znacznie go powiększając. Nazywam się Darek Rybacki, jestem twórcą serii Encyklopedia Staropolska i dzisiaj we współpracy z Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie opowiem Wam o tym, jak mieszkała dawna szlachta na przykładzie sierakowskiej linii rodu Opalińskich. Zanim jednak przejdziemy do omawiania historii zamku w Sierakowie, prześledźmy sobie upodobania mieszkaniowe dawnej szlachty. Niewątpliwie symbolem szlacheckiej posiadłości stał się wspomniany we wstępie dworek. Rzeczywiście, od drugiej połowy XVI wieku ten typ domostwa zaczął wykształcać się w Rzeczpospolitej i z czasem stał się całkiem popularny. Dworki najczęściej były budynkami parterowymi, a ich wyróżnikiem stał się wejściowy ganek. Wewnątrz takiego budynku znajdowały się, oprócz sieni, jadalni i kilku pokoi, także spiżarnie czy niewielkie prywatne kaplice. Ponieważ najstarsze dworki budowano zazwyczaj z drewna, niewiele z nich przetrwało do naszych czasów. Za jeden z najstarszych dworków na terenie Polski uznaje się ten znajdujący w małopolskich Goszycach. Jednak jego dokładna data budowy nie jest znana. Przyjmuje się, że powstał w drugiej połowie XVII wieku. Wyobraźmy sobie, jak mogło wyglądać wnętrze takiego szlacheckiego, wiejskiego dworku. Wewnątrz, ze względu na budulec, musiał unosić się zapach woskowanego drewna. Drewniane były też wszystkie meble, w tym liczne ławy i stoły. Szczególną uwagę musiały zwracać szafy i kredensy, zazwyczaj bogato zdobione. Na ścianach wieszano makaty i kobierce oraz symbole przynależności stanowej. Broń, trofea myśliwskie czy kartusze herbowe. Ciepło zapewniały kominki i piece, w późniejszym okresie bogato zdobione kaflami. Ciekawostką może być też fakt, że w oknach dworku rzadko kiedy znajdowały się szklane szyby. Na taki luksus mogli pozwolić sobie jedynie bogatsi panowie bracia. Pozostali zastępowali szkło błoną pergaminową, same okna były też stosunkowo małe, więc w dworkach zazwyczaj panował półmrok. Z upływem czasu dworek stał się jednym z symboli obyczajowości szlacheckiej. Dlatego ziemiaństwo chętnie budowało tego typu obiekty nawet długo po tym, jak upadła Rzeczpospolita Obojga Narodów. W okresie międzywojennym wykształcił się nawet specyficzny styl architektoniczny nazywany stylem dworkowym, ponieważ nawiązywał w swojej formie do swoich staropolskich korzeni. Jak zaznaczyłem we wstępie, o ile dworek jest symbolem tego, jak mieszkała szlachta, nie był to jedyny typ domostwa, który wybierali panowie bracia. Bogata szlachta, magnateria, często budowała okazałe pałace, które projektowali najlepsi zagraniczni architekci. Lubomirscy, Wiśniowieccy, Sapiechowie często posiadali kilka takich pałaców, które do dzisiaj zdumiewają swoim rozmachem. Budowane przez najbogatszych przedstawicieli szlachty rezydencje miały podkreślać bogactwo i znaczenie ich mieszkańców, olśniewać i budzić zdumienie. Często stanowiły centra kulturalne i społeczne dla całych zespołów miast i wsi. Stąd nie żałowano środków na ich budowę. Pałace powstawały często w wyniku przebudowy starszych obiektów, najczęściej zamków. Czasami budowano je od podstaw. Poszczególne założenia różniły się zresztą między sobą. Niekiedy pałac posiadał walory obronne w stylu włoskiego Palazzo in Fortezza.
Czasami był to obiekt całkowicie otwarty. Szlachta decydująca się na budowę okazałej rezydencji, początkowo, to jest w pierwszej połowie XVII wieku, stawiała przede wszystkim na rozwiązania włoskie. Później większą popularnością cieszyły się wzorce francuskie. Szczególnie wiele okazałych rezydencji powstało w wieku XVIII, który pod względem wojennym był nieco spokojniejszy od XVII. Często odbywało się to w ramach modernizacji istniejących już obiektów. Ze względu na różnorodność rozwiązań ciężko jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, jak wyglądało wnętrze magnackiego pałacu. Tego typu budowle posiadały zazwyczaj imponujące apartamenty dla właścicieli, gabinety czy reprezentacyjne sale poprzedzone tak zwanymi antykamerami, czyli pomieszczeniami dla służby, które pełniły też rolę poczekalni. W pałacach zorganizowane były biblioteki i kaplice, a ich wnętrza wypełniały malowidła oraz rzeźby. Nieodłącznym elementem pałaców były też okazałe ogrody, najczęściej zorganizowane według barokowych wzorców francuskich. Wypełniano je tarasami, labiryntami, alejkami i szpalerami. Całości dopełniały liczne pawilony ogrodowe i zbiorniki wodne. Często sprowadzano do ogrodów egzotyczne zwierzęta, czy organizowano w nich plenerowe teatry. Powiedzieliśmy sobie już o dworkach i pałacach, czyli dwóch najbardziej klasycznych typach szlacheckiej rezydencji. Czas wspomnieć o trzecim, czyli zamku. Jak wie zapewne każdy, zamki wywodzą się z czasów średniowiecznych. U progu Rzeczpospolitej obojga narodów średniowieczne zamki były budynkami przestarzałymi, często nie spełniającymi już swoich pierwotnych funkcji obronnych. Dlatego modernizowano je lub adaptowano na nowe cele. W ten sposób niektóre zamki zaczęto otaczać nowożytnymi fortyfikacjami, inne przekształcano w wygodne rezydencje. Właśnie ten ostatni los spotkał zamek w Sierakowie. Jego budowniczym był zapewne Maćko Borkowic lub jego córka Wichna, związana z rodem Nałęczów. W połowie wieku XV dobra przejął ród Górków, którzy postanowili przekształcić zamczysko w drugą po Kórniku siedzibę rodową. W rękach Górków dobra sierakowskie pozostały do 1570 roku. Wówczas Sieraków i okolice Górkowie sprzedali rodzinie Rokossowskich. Ci zaś w 1591 roku zbili je na rzecz Jana Zbnina Opalińskiego za sumę 60 tysięcy florenów. W rodzinie Opalińskich twierdza pozostała przez ponad 100 lat, podczas których wkroczyła w okres największej świetności. Opalińscy, jak wielu przedstawicieli dawnej szlachty, postanowili przebudować leciwą twierdzę tak, aby spełniała nowe zadanie – wygodnej rodowej rezydencji. Dlatego też nadbudowali na istniejących murach dwa nowe piętra oraz całkowicie zreorganizowali skrzydła zamkowe. Z kolei we wnętrzach zorganizowano m.in. apartamenty mieszkalne, paradną sień i izbę stołową dla panów zamku, kaplicę, skarbiec, kuchnię i izbę czeladną. Zgodnie z duchem epoki, pokoje zamkowe różniły się wystrojem. W tak zwanym pokoju marmurowym okien było cztery, w kącie piec biały, pstro na ośmiu balasikach natracony. Komin sztukaterską robotą z herbami malowany szaro. Podniebienie wyzłacane na płótnie z historią wyrażającą cztery strony świata. W innym pokoju, nazywanym złocistym, znajdował się okazały piec, malowany kominek i dobrej jakości drewniana podłoga. W jeszcze innym, zwanym gabinetem, wrażenie miał robić malowany sufit. Wiadomo też, że około 1645 roku na zamku znajdował się tak zwany pokój zielony, czyli reprezentacyjna sypialnia dla gości. W okresie świetności zamek otaczał też widowiskowy ogród w stylu włoskim, a więc z ustaloną kompozycją i geometrycznym układem. W obrębie ogrodu prowadzono hodowlę tulipanów, która cieszyła się dużym uznaniem, a nad całością czuwał ogrodnik sprowadzony aż z Niemiec. Rodzinie Opalińskich stale towarzyszyła też liczna służba. Kres dobrym czasom przyniósł potop szwedzki. Ówczesny pan na sierakowskim zamku, Krzysztof Opaliński, poeta, pisarz, dobrodziej całej okolicy, a jednocześnie zajadły przeciwnik króla Jana Kazimierza, u progu tej nowej wojny zhańbił nazwisko rodowe i podpisał akt kapitulacji pod Ujściem. Tym samym pozwolił wlać się w granice Rzeczpospolitej wrogim siłom i rozpocząć konflikt zbrojny, który potrwał bez mała pięć kolejnych lat. Wiele regionów całego kraju zostało doszczętnie zniszczonych. Taki sam los spotkał Wielkopolskę. Kilka miesięcy później, opuszczony przez rodzinę i wzgardzany, Krzysztof Opaliński zmarł.
Zamek w Sierakowie przejął jego młodszy syn Jan Karol, który mimo młodego wieku całkowicie zmienił politykę swojego rodu i już w 1658 roku gościł na zamku króla Jana Kazimierza i Marię Ludwikę. Mimo to zniszczenia wojenne były na tyle znaczne, że sierakowska rezydencja nigdy nie odzyskała już swojego blasku. Jan Karol zmarł jako ostatni męski potomek sierakowskiej linii Opalińskich. Od tej pory zamek wędrował z rąk do rąk, po drodze niszczając od niedbalstwa. W 1817 roku Sieraków strawił ogromny pożar. Ucierpiała wówczas także wielowiekowa twierdza. Krótko potem najprawdopodobniej ją rozebrano. Do naszych czasów przetrwały zaledwie jej fragmenty. Na terenie współczesnej Polski znajduje się wiele obiektów, których historia sięga Rzeczpospolitej obojga narodów. Część z nich wymaga renowacji. Nie inaczej było z zamkiem w Sierakowie, którego fragment odbudowano na początku lat 90. W ten sposób lokalna panorama odzyskała swój dawny symbol i świadectwo wielowiekowej historii.